Cześć, Antymon, jestem Mati, a dziś pogadamy sobie o czym nie rozmawialiśmy podczas poprzedniego filmu, w którym podsumowywałem całą galę Fame MMA 3. I był tam moment, w którym... A, ominąłem jedną walkę, bo tu jeszcze... Casio i Polak. Napiszcie w komentarzu. Tak się możemy umówić, nie? Pod tym filmem uzyskałem wiele komentarzy, zarówno pod filmem, jak i w swojej skrzynce odbiorczej. Bronię Polaka, albo że jestem za Polakiem, albo że nie będę mówił czegoś, co może jakby rzucić złe światło na galę i że jestem teraz taki udobruchany i w ogóle, i w ogóle. Absolutnie nie. Po prostu według mnie ta walka nie potrzebowała żadnego komentarza, bo chyba wszyscy widzieliśmy, co w tej walce było. Ale żeby nie było, żeby za moimi słowami szły czyny, w tym momencie skomentujemy sobie walkę, a zaraz po tym skomentujemy to, co działo się po walce. Co pozostawiło ogromny niesmak, mimo tego, że od samego początku kibicowałem Adrianowi, bo chciałem, żeby YouTuber wygrał. Ogólnie to przypominało mi trochę taką walkę Ivana Drago z Rockim, nie? Że Ivan Drago był taki dwumetrowy, Rocky miał 1,70 m i te ciosy Ivana Drago były zawsze takie mocniejsze, tu kopnięcie nie dochodzą. Pierwsze uderzenie jakieś tam doszło, więc powiedzmy, że jest jedno uderzenie, ale to jest jedno uderzenie Adriana Polaka, które weszło. Tutaj jakiś tam low kick, middle kick bardziej wszedł, na razie się poznają, tutaj kolejny, więc to też jest punktowane, okej. Okay. Jakieś tam trzy ciosy w stronę Polaka, low kick od Kasiusza, trzy ciosy od Kasiusza, więc powiedzmy, że jest 3-3 mniej więcej w ciosach. Kolejne dwa ciosy od Kasiusza, jakieś 5 ciosów, oni się tutaj ciągle poznawali. W tej pierwszej rundzie, aczkolwiek te ciosy dochodziły w stronę Kasiusza. Było ogrom ciosów w ogóle w tej walce wprowadzonych, ale sporo z nich jakby nie dochodziło. Nie tylko ze strony Adriana Polaka, ale również ze strony Kasiusza. Tutaj kolejne dwie bomby od strony Kasiusza. I tutaj te ciosy były naprawdę potężne i myślę, że Adrian każdy ten cios odczuwał. Szczególnie to widać między nawet rundami, gdzie co runda wychodzi coraz bardziej zmęczony, nie? Nie ma się czemu dziwić, bo jednak to jest 20 kilo mięśni, nie? I tutaj kolejne bomby dochodzą. Jakieś tam kolano weszło. Aha. Aha, dobra. Ej, Julu, zostaw lajka Matemu. Wiesz jak, masno, nie? Pme, 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 pme. Wiesz jak, zostaw lajka. Wiesz jak, Julu, masno. Dobra, dzięki. Teraz weszło. Teraz od strony Adriana wszedł naprawdę fajny cios, który został skontrowany dwoma Kasiusza. Jakimś tam low kick. Chociaż low kicki również są oczywiście punktowane. Jest clinch, ciosy. Tutaj tak naprawdę nic nie było liczone, bo to jest MMA, pamiętajmy, i te ciosy muszą wchodzić, te ciosy muszą zadawać obrażenie, muszą być ciosy. To nie jest boks, w którym każdy cios jest liczony. Druga runda i u Adriana widać widać zmęczenie. I ja tutaj ciągle podkreślam, że co do Adriana nic nie mam. I zajebiście, że wyszedł, zajebiście, że przetrwał, tylko komentuję to, co widzę. Bez żadnych uprzedzeń, żeby nie było, bo zaraz też na pewno i takie komentarze się pojawią. Z jakimś tam szacunkiem do siebie podchodzili, to jest akurat spoko. Polak tutaj fajną dynamikę w ogóle, no ale te ciosy dochodzą. To jest jednak, Kasiusz jest pięściarzem. I te ciosy bokserskie, typowo bokserskie, dochodzą w stronę Polaka. Pierwsza runda oczywiście jest dla Kasiusza, no tutaj bezapelacyjnie. Tutaj kolejne bomby, bo to już nie są nawet ciosy, tylko takie mocne bomby. Dochodzą w stronę Adriana i Adrian tutaj... Będzie taki moment, nawet jakoś zaraz, to będzie jakaś połowa rundy, w którym dokładnie teraz i w tym momencie Adrian już jakby stracił parę, stracił już trochę nawet tą dynamikę i stracił takie poczucie równowagi. No i tutaj jest obalenie. I to obalenie jest na korzyść Kasiusza. Kasiusz utrzymuje tą pozycję przez jakieś 20 sekund, ciągle obijając głowę Polaka. I to wszystko jest punktowane. Więc nawet jeśli w trzeciej rundzie Adrian obalił swojego przeciwnika i obalenie byłoby powiedzmy na korzyść Polaka, to w drugiej rundzie Kasiusz obalił Polaka. Więc tutaj jest obalenie, ale jednak te ciosy o wiele są mocniejsze ze strony Kasiusza w stronę Polaka, który ciągle odczuwa to. Widać, że to odczuwa, widać, że ta chęć walki jest jednak coraz mniejsza. Nie ma się co dziwić, po raz kolejny podkreślam. I w tym momencie ze dwa razy już Kasiusz mógłby skończyć tą walkę, ale chciał kontynuować, chciał się nim bawić.
I myślę, że w momencie, gdyby nawet sędzia przerwał tą walkę, to nie byłoby żadnego gnoju, ponieważ walki w takich sytuacjach często były przerywane, ponieważ widać, że jeden z przeciwników po prostu nie okazuje żadnej woli walki i walka jest jakby toczona tylko w jedną stronę, wiecie o co chodzi. No i runda trzecia. I runda trzecia, naprawdę, Adrian, propsy ogromne dla ciebie za samą walkę, podkreślam, za samą walkę, że wyszedłeś, że przetrwałeś tą walkę, no bo tutaj serducho pokazałeś. I zaczynają się kolejne bomby. Adrian już jest w tej rundzie bardzo na wycofaniu. Tu chyba tak naprawdę jest walka z samym sobą. Bo to widać. Widać te zataczanie. Widać to, że jest po prostu zmęczony i... Już nie utrzymują go nogi, tylko utrzymuje go samo serducho, nie? A tutaj bezkarnie, ale Cassius oklepuje Adriana. Te wszystkie ciosy są liczone, oczywiście druga runda również dla Cassiusza. Nie chcę powiedzieć, że to jest profesjonalny zawodnik. Jest to osoba, która zajmuje się boksem amatorsko, aczkolwiek kilka starć już ma za sobą, więc to jest no inne. To jest inny poziom amatorski. Te ciosy dochodzą, tutaj naprawdę jest taka już, brzydko mówiąc, egzekucja. I tutaj po raz kolejny myślałem, że sędzia przerwie tą walkę ze względu na to, że tylko jedna strona walczy i tutaj punkt powinien zostać odjęty, ewentualnie, jeśli nie punkt, to powinno być upomnienie dla Adriana Polaka za trzymanie gospodynki, czego tutaj nie było. I tutaj kolejne bomby, które spadają na głowę Adriana. I zero ciosów, zero jakiejkolwiek odpowiedzi. I tutaj będzie właśnie jest to obalenie. Co prawda ze zmęczenia, ale obalenie. To obalenie jak najbardziej jest liczone. Tylko jest różnica między obaleniem Cassiusza w drugiej rundzie, a obaleniem Polaka w trzeciej rundzie. Bo tutaj te ciosy są tylko takie, wiecie, takie jakbyś podniósł rękę i ona sama ci opadała. Ze zmęczenia oczywiście. Więc tutaj liczone jest tylko obalenie. Natomiast w drugiej rundzie u Cassiusza było liczone nie tylko obalenie, ale również ciosy, które dochodziły. No i w tym momencie zostało 10 sekund, ale walka została zakończona. I tak, kochani, wyglądała walka, tak wyglądała moja analiza walki. Moja amatorska analiza walki jako widza, bo ja tylko komentuję to jako widz, jako nikt inny nie mogę się wypowiadać. Natomiast jeśli interesuje was taka naprawdę profesjonalna ocena tej walki, to zapraszam na... Jest film pod tytułem Alf i Różal. Analiza całej walki. Adrian Polak vs. Don Cassio Fame MMA 3. Link będziecie mieli w opisie. Ja z Adrianem Polakiem przez długi czas miałem pewne zatargi. No nie lubiliśmy się, nie przepadaliśmy za sobą. Później jakoś ta atmosfera się oczyściła fajnie. Naprawdę mu kibicowałem. I nawet jeśli wejdziecie na mojego Instastory, czy na moje jakieś tam poprzednie live'y, to usłyszycie, że ja byłem za Polakiem. Chciałem, żeby Adrian wygrał. Chciałem, żeby Adrian, jako powiedzmy ten underdog, żeby pokazał serducho, żeby on wygrał. Żeby to było, że YouTuber jednak wygrywa. Kibicowałem mu mega. Po czym dotarł do mnie ten film, w którym Adrian bardzo szczyci się tą wygraną. Mimo że sam wiedział, że przegrał, sam był zaskoczony werdyktem i można zobaczyć to na zdjęciu, które wrzuciło Fame MMA na swoim Instagramie, że Adrian sam był zdziwiony tym wynikiem. On był pewien, że przegra, natomiast sędziowie sami zaskoczyli go. Mówię to jako ja. W momencie, gdybym ja przegrał, nie wiem, jak bym się zachował. Byłbym również mega zaskoczony, ale myślę, że nie zrobiłbym czegoś takiego, co zrobił Adrian w szatni. Natomiast tutaj jeszcze, zanim pokażę to nagranie, chciałem nadmienić, że mega fajne zachowanie było podczas gali bodajże KSW 14 albo 16, gdzie Różal walczył z Rosjaninem. I ten Rosjanin w pewnym momencie został kontuzjowany, tam ręka mu poszła, jakieś mięsień został zerwany i Różal wygrał tą walkę. Natomiast Różal od samego początku uważał, że nie wygrał tej walki, bo wygrana poprzez kontuzję albo nieuczciwa wygrana to nie jest wygrana. Ten puchar oddał temu Rosjaninowi, unosił jego rękę w górę i powiedział, że to nie jest absolutnie jego wygrana. I w momencie, jestem przekonany i myślę, że możecie to na spokojnie potwierdzić, gdyby Adrian Polak zachował się inaczej, że wiecie, otrzymuje tą nagrodę, dostaje mikrofon i mówi: słuchajcie, to nie jest moja wygrana, róbcie z tym pucharem co chcecie, ja go nie chcę, to na czacie nie pojawiłoby się ani jedno JP, tylko wszyscy by w tym momencie kochali Adriana Polaka i miałby on taki szacunek i taki fame, że nikt by mu w tym momencie nie podskoczył. Natomiast raz, że zaczęło śmierdzieć na tej gali, to smród, już wiecie, trochę już zmalał, natomiast niesmak nagrania z szatni Adriana Polaka został i to ogromny. W oktagonie Adrian Polak mówił, że nauczył się pokory, że zmienił się, że takie walki również są przydatne, bo on jakby zauważył, że
robił głupie rzeczy, ale że on się zmienił. I właśnie to, że ta pokora, że on się nauczył pokory. Słuchaj, ten sport nauczył mnie pokory. Kasiusz za bardzo mnie lekceważył i to widocznie przesądziło o jego przegranej. Do tego momentu Adrian Polak absolutnie nic nie mówił o tym, że przeciwnik jest cięższy, że on miał jakieś słabsze warunki. Dopiero gdy wygraną przyznali do Kasiuszowi, to Adrian Polak zaczął właśnie mówić, że była różnica wagowa, była różnica wzrostowa, różnica w poziomie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Kasiusz schudnie, w co wątpię, do mojej wagi, to nie ma problemu, mogę z nim walczyć jeszcze raz. Ale no co mam ci powiedzieć? Nie chcę, żeby było, że się boję, no ale chciałem rozwiązać już ten konflikt z Amadeuszem. Adrian wiedział od samego początku, z kim się będzie mierzył. I w momencie, gdy ja mówię, dobra, słuchajcie, przyjmuję tą walkę, wiem, że przeciwnik jest cięższy, to w momencie, gdy przegrywa, to nie powinno się mówić, ej, słuchajcie, ale on był cięższy, nie? Wczoraj podałem taki przykład na swoim live'ie, że bijecie się z kimś, kto ma nóż i mówicie, ja cię rozp***olę, weź nóż, możesz mnie ciachać, ja i tak wygram. I jest walka, jest moment po walce, gdzie wy macie, wiecie, szramy na twarzy, pocięte ręce, po prostu cała klata wam krwawi i mówicie, ej, no wiecie, przegrałem, ale on miał nóż. Tak średnio to wygląda, nie? Mogę walczyć z każdym tak naprawdę. Już mówiłem to od początku, że mogę walczyć z każdym. No i na samym końcu przychodzi ten moment, w którym Adrian Polak na swoim Instastory wydaje oświadczenie. Mówi naprawdę niegłupie rzeczy. W tym wszystkim szkoda, że wylało się na niego trochę gówno, bo w tym momencie tak naprawdę jego renoma się, myślę, że nie zmieniła jakoś mocno. I dalej te JP bardzo dużo pojawiało się na czacie. No właśnie, i jest ten moment, w którym on mówi, że on szanował przeciwnika. To, że cieszę się z wygranej, to normalna sprawa, bo każdy by się cieszył, więc nikt nie powinien mieć o to do mnie pretensji. Publicznie ja do Kasiusza odnosiłem się przez ten cały czas z szacunkiem. Na konferencji, przed którą nawet podszedłem i podałem mu rękę, na social mediach, wszędzie. Więc po jaką cholerę to? Wam pozostawiam ostateczną ocenę tej sytuacji, jak i tego filmu. Skomentuj, zasubskrybuj i wbij na Instagrama, na którym pojawia się coraz więcej fajnie profesjonalnych, zrobionych zdjęć oraz sporo rabatów na ciuszki. Tyle ode mnie, pamiętajcie, co złego to nie ja, trzymajcie się, cześci, bajo!